No i w końcu zaczyna się coś dziać, w końcu jakiś odcinek z budowy. I widzicie, zaczynamy z grubej rury, czyli hydroizolacja. I witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj już praktycznie środkowa część izolacji jest wykonana. Jest z nami jeszcze kolega Tomek. Tomasz, przywitaj się. Witam wszystkich. O, przyjechał mi pomóc. Normalnie Wam powiem, spadł mi z nieba, bo gdyby nie on, to bym tu pewnie siedział do wieczora, a tak widzicie, już mam przewałkowane to wszystko wałkiem. O, wałek jeszcze leży. Ja to przewałkowałem, a Tomek z tyłu napierdziela sobie pędzelkiem, poprawia. O, widzicie, takie punkty, gdzie wałek nie dosięgł, to fajnie pędzel sobie spokojnie sobie z tym radzi. Ja tutaj po tym uważam, a to jeszcze nie wyschło. Tak więc widzicie, tak co wygląda. No i całkiem fajnie to przezimowało. No i pewnie dużo ludzi się pyta, czemu tak późno z tą budową zaczynam, ale zobaczcie na te, o kurde, zobaczcie na te ściany, jak one wyglądają. Teraz one wyglądają suche, nie? A prędzej, kurde, to była sama wilgoć. To chyba dobry czas, co, na takie rzeczy, Tomek? Myślę, że tak ogólnie. No. Wiosna powoli idzie. Jo. Trzeba działać. Widzicie, trochę tutaj wysadziło takiego jakby to, co to jest, taki nalot, nie? Ale to tam temu nic nie szkodzi, to się zaraz wszystko obmiecie. Dzisiaj tylko środki robimy. Ja będę musiał niestety na chwilę jechać, bo jeszcze ma dzisiaj przyjechać do mnie stal zbrojeniowa. A kurde, mam jeszcze teraz pilny wyjazd na szybkości, muszę wyjechać i zobaczymy, czy zdążę, ale mam nadzieję, że zdążę, bo lada chwilę ma być, a tutaj na chwilkę muszę wyskoczyć. Tak więc Tomek tutaj będzie kończył pomału, a ja wyskakuję i będziemy działać dalej. Tak więc widzimy się za chwilę. No i widzicie, w międzyczasie jeszcze dojechała do mnie stal. Kurde, kierowca się trochę naczekał, bo niestety telefon mi padł, a ja byłem w drodze i dupa. Ciężko było trafić? Nie. Nie było ciężko, nie? Prosta droga. A to jakieś to po drodze, czy to tylko do mnie tutaj tylko przyjechało? Tylko do mnie. Myślałem, że więcej było po drodze kursów. Coś tu pomóc? Także w tych czasach teraz się budować, trzeba być milionerem. Ja pierdzielę, oni, ja wczoraj byłem w sklepie się pytać o zbrojenie, a oni do mnie weź usiąść może. No, także i trzeba było brać póki jest, bo mówią, że będzie problem, wiadomo dlaczego. Teraz nagle się okazało, że wszystko jest albo z Ukrainy, albo z Rosji, także trzeba brać co jest. No niestety nie jest tanio, ale co zrobić? Tak widzicie, ruszyły te prace. Będziemy powoli tutaj, idzie pogoda fajna, także trzeba tutaj powoli działać z tym wszystkim. Ciekawe, czy to podniesie. No i to powinno starczyć nas, ten strop. Nie jest tego dużo. A sami wiecie, jaka cena stali teraz jest. Katastrofa. Ile tu jest tona, jo? Tona. Też nowy sprzęt, co? Nie jest stary. No, to całkiem nowy. Widać, to kurde, macie całą flotę nową chyba. Wow.
Gicia. Się udało. Po prostu schuty. Co? Nie, to będzie ok. Tutaj i tak nic nie jeździ, a nic, także niech to leży. O. Jest. Jedna jest. O. I szybko poszło. Dobrze, taki mały cios. No to tam jest nic. No i pora zadunku. Teraz ciekawe, czy wyjedzie. A, tutaj wyjedzie, ma fajne opony na takie terenowe trochę. Nie są takie typowo na asfalt. Także tutaj bez problemu powinien wyjechać. Ale zawsze to jest ten dreszyk emocji. Czy wyjedzie, czy nie. Ja to już tu wszystkiego się mogę spodziewać. Tak więc zobaczymy. Ale o, trochę zamierzył. Daj mu. No i dobra, wracamy do roboty. Dzisiaj udało się rozładować tą stal. Kurde, taka pogoda się w kratkę. Raz jest słońce, raz jest zachmurzone. Jeszcze za chwilę będzie deszcz padał, ale deszczu by się przydało naprawdę, bo jest strasznie już sucho. Na przykład ta ziemia, zobaczcie, to jest sam popiół. Zobaczcie, to jest tak wysuszone. Mróz i wiatr robi robotę. Kurde, zobaczcie, te sznurki, wszystko pomrożone. Wszystko zostało tutaj. Tego chyba tu nie będę szarpał na moc. Na razie zostanie. Teraz tu poznosimy te wszystkie tutaj deski, tak aby można było tutaj spokojnie działać, bo jutro dookoła smarujemy ciężką izolacją. Na dzisiaj mamy zrobione swoje, tylko zostało nam porządki. O kurde. Wszystko się łamie, to jest tak suche, że naprawdę... O, ale fajnie. Naprawdę się nie spodziewałem, że to szybko tak pójdzie. O, tak. Także ogarnę ten cały plac budowy już wiosną. Te wszystkie, o, te plastiki będzie można pozbierać. Także to nie fruwało. Takie, o, tutaj poukładamy to wszystko. Tu na jedną kupeczkę. O, tak. Tu jakiś placik. Się przykryje, jakby padał deszcz. Fajnie obeschły te deski. Szkoda było, żeby ktoś się tu ratował. To jest taka droga, że szkoda gadać. Tak wszystko porozjeżdżane. O, tak. Tam jeszcze dużo jest? Tam już nie ma dużo, nie? I pozbieramy to wszystko ładnie. O, tu. O, śmieci wszystkie trzeba pozbierać. Tak, żeby nic nie leżało. O, tu porządek przede wszystkim. O, tak. To wszystko, co? Tutaj będzie. Fajnie to wygląda, ale jak to zajebiście wygląda. A tak dużo ludzi się martwiło, że się zawali przez zimę. Ale jakoś stoi i to całkiem fajnie stoi. Fajnie wszystko wyschło. I teraz takie fundamenty, jak się zamknie tą masą izolującą, to już tak ani grzyb, ani wilgoć nie będzie z tego wychodzić, bo już wszystko praktycznie suche jest. Tu było teraz, praktycznie miesiąc bez deszczu był, co? I zobaczcie, to wszystko jest tak wysuszone, że to byłby żal tego nie zamknąć. Zobaczcie, tu jest sam popiół. To się wszystko obsypuje tu. Nie? Ale elegancko. Ja pierdzielę. Fajnie, że tak szybko poszło. Jestem tak zadowolony. Teraz tylko to zaizolować, zasypać i trzeba jechać dalej ze ścianami. Tutaj trochę poukładamy.
Tak? A wiecie, co mnie najbardziej zadziwiło? Ten słup, co zalewałem, ten był naprawdę... O, jakieś Pepsi ktoś pił. Ła! Ten słup, co zalewałem, myślałem, że on będzie taki... Może nie tak mocno, tak ściągnięty, ale on jest twardy, kurde, jakby to było z gruszki lane, tak twardy. O, dobra, ten blat chyba też wezmę od razu. Tu szwachelka. O, tak. O. Ten blat weźmiemy tu wedle bloczków. O. Tu niech sobie leży. To tutaj się poprawi. Luksusowo. Teraz wszystkie graty pozbierać. Wsio, co? Kurde, posprzątane. Wszystko. To tu pewnie idzie na śmieci. To tu. Przecież pachelka. Rękawiczki. Tu. To na jutro się przydadzą. Miotły. No i tyle, nie? Szybko poszło. Tak. W dwóch to pójdzie, idzie zawsze szybko, nie? Luks robota. Jo. Nic inaczej. Teraz tylko, żeby jeszcze to dookoła jeszcze to można trochę obmieść, ale to na wyżej jutro się obmiecie. I co? Przyjdzie na to izolacja i można zasypywać, nie? Dwa dni roboty i będzie teren wyrównany. Także co, my się stąd żegnamy już, nie? Tak. Będzie. Tyle w tym odcinku. Tak. Także wyczekujcie kolejnych odcinków, a my się już będziemy stąd z wami żegnać. Także do następnego odcinka. Do Cześć. Na razie. No i gitara.